Ta konkurencja, która za chwilę się rozpocznie, nazywa się Wesoły Traktorzysta. Chociaż nie wyobrażam sobie żadnego traktorzysty, zwłaszcza jego uśmiechu, kiedy miałby zmieniać taką właśnie oponę. Ma 1,80 m wysokości i uwaga, waży całe 360 kg. A jeśli myślicie, że trzeba ją tylko toczyć, co wydaje się rzeczą łatwą, to absolutnie nie jest prawdą. Trzeba ją przewracać cały czas, aż osiągnie się linię mety. Kto zdobędzie kolejne punkty, za chwilę to zobaczymy. Śniegu. Zwieźli go z najwyższej części góry. A teraz, uwaga, o co będą walczyli? Honorowy, najpiękniejszy i dość ciężki, bo ważący około 10 kg, ten puchar z Imprez. Ta w Szczyrku jest pierwszą. Oto zawodnicy. Kanadyjczyk Igor Girard, dwukrotny mistrz swojego kraju i Ameryki Północnej. Ireneusz Kuraś pochodzi z Lubina, ubiegłoroczny wicemistrz świata par. Raymond Bergmanis, były ciężarowiec, najlepszy strongman na Łotwie. Jarno Hams, wielka nadzieja Holendrów, brązowy medalista mistrzostw świata par. Janne Virtanen z Finlandii, od kilku lat niekwestionowany mistrz tej dyscypliny. Niemiec Martin Murr, najsilniejszy w swoim kraju, przed rokiem drugi w Grand Prix Finlandii. Wasyl Virastiuk, debiutant z Ukrainy, najmłodszy zawodnik tegorocznego Pucharu Świata. I nasz as atutowy Jarosław Dymek, wicemistrz świata par, triumfator Grand Prix Polski 2001, brązowy medalista Mistrzostw Europy w 2002 roku. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów w Szczyrku czuwa Międzynarodowa Komisja Sędziowska pod wodzą Ilki Kinnunena. Sędziowie pomocniczy Krzysztof Dziełiński, pierwszy polski sędzia w tych zawodach. Jan Łuka, 18-krotny mistrz Polski. Holender Marcel Mostert. Jamie Reeves, były mistrz świata. Sędzia główny, Finn Ilka Kinnunen, wchodzi w skład komitetu organizującego zimowy Puchar Świata w Szczyrku. Ta konkurencja, która za chwilę się rozpocznie, to spacer farmera. To są walizki farmera. Nie widziałem farmera, który chodziłby po polu z takimi walizkami. Jedna waży 120 kg, druga też 120, razem 240. Worek ziemniaków waży 50 kg. Czy ktoś u was w domu jest w stanie podnieść jednorazowo 5 worków ziemniaków? Proszę, za chwilę przekonacie się, czy to możliwe. Jako pierwszy Hugo Girard z Kanady, który jest oficerem policji. Nie wiem, czy jest to policja kanadyjska konna. Jeśli tak, to ja współczuję koniom. Topniejący śnieg to bardzo zdradliwe podłoże. Organizatorzy przygotowali specjalne raki nakładane na buty, takie jakich używają alpiniści, ale tylko niektórzy zdecydowali się z nich korzystać. W tej konkurencji zawodnicy startują w kolejności, jaką wylosowali przed zawodami. I rusza Kanadyjczyk. Długość trasy na prostej wynosi 15 metrów. Potem trzeba zawrócić w kierunku startu i znów okrążyć słupek. Ci najlepsi pokonują zwykle od 50 do nawet 70 metrów z tymi żelaznymi walizkami po 120 kg każda. Równe tempo Kanadyjczyka przeszedł już 30 metrów. Dla niego, podobnie jak i prawie dla wszystkich zawodników, to pierwszy w karierze start na śniegu. Z tej stawki tylko Finn Virtanen ma takie doświadczenie. Zaczyna się chwiać. Igor Girard, to pierwsze oznaki zmęczenia. Na szczęście opanował sytuację, ale czy na długo? Czy na długo? Niestety, puściła jedna ręka tuż przed 60 metrem. Dokładny wynik Kanadyjczyka to 59 metrów i 54 centymetry. Bardzo dobry rezultat. Taką odległość osiągają zawodnicy podczas letnich imprez, kiedy iść z takim obciążeniem jest zdecydowanie łatwiej. Ale skupmy już uwagę na naszym reprezentancie. Ireneusz Kuraś. Dobrze sobie radził w spacerze farmera w Grand Prix Polski w hali w Sopocie. Był tam szósty. Gwizdek sędziego. Bardzo szybko ruszył Polak. Pierwsze 15 metrów w zaledwie 6 sekund. Dużo szybciej od Girarda. Świetnie. Świetnie idzie Kuraś. Przed nim jeszcze prosta.
I będzie 60 metrów. Patrzmy uważnie. Czy wytrzyma? Ach, potknął się. Tak? Równo 60 metrów i Kuraś obejmuje prowadzenie. Teraz Łotysz Raimonds Bergmanis zadebiutował na arenie międzynarodowej latem zeszłego roku w Gdyni podczas Mistrzostw Świata Par. I była to dosyć bolesna lekcja, ale idzie równo. Trochę wolniej od Kurasia. Każdy zawodnik ma swoje tempo, inaczej stawia kroki. Jedni prawie biegną, by dotrzeć jak najdalej, zanim dłonie rozluźnią uchwyt. Inni idą wolno, dostojnie, ale z żelazną konsekwencją. Popatrzmy na Łotysza. 45 metrów zaliczył już Bergmanis. Chyba nawet przyspieszył tempo. Czy będzie lepszy od Polaka? Jest lepszy. Lepszy od Polaka. Minął 60 metr. Stop. Znakomity wynik Łotysza. 70 metrów i 73 centymetry, ale z niepokojem patrzę na Raimondasa. Czyżby lekko utykał? Pomiar odległości do pierwszego śladu na śniegu. Przepisy Międzynarodowej Federacji Sportów Siłowych są bardzo precyzyjne. No, i pora na młodego Holendra. Jarno Hams ma 28 lat. Bardzo dobre wrażenie pozostawił po sobie w zeszłym roku w Gdyni, zdobywając z weteranem Woutem Zylstrą brązowy medal Mistrzostw Świata Par. Idzie dość wolno. Nie sprawia tak dobrego wrażenia jak poprzednicy. Krok za krokiem. No tak, wyraźnie się potknął. Puścił walizki. Czy doszedł do 30 metra? 30. Tak, dokładnie taki rezultat Holendra. Słabo i nic dziwnego, że jest bardzo niezadowolony. Ostatnie miejsce. A my czekamy na występy następnej czwórki siłaczy i na pojedynek Jarosława Dymka z Janem Virtanenem. Na razie najlepszy Łotysz Raimonds Bergmanis. Na drugiej pozycji Ireneusz Kuraś. Teraz przygotujmy się na duże emocje. Oto fiński siłacz Janne Virtanen. Od 4 lat mistrz swojego kraju, od 3 lat drużynowy mistrz świata. Wreszcie indywidualny mistrz świata roku 2000. Ruszył. Przypomnijmy, każda walizka waży 120 kg. Dystans do pobicia prawie 71 metrów. To ogromny wysiłek. I gromkie brawa, 30 metrów, brawa na niego. Twarz Virtanena, widać na niej duży wysiłek. Czyżby nie czuł się najlepiej? Śnieg pod stopami coraz bardziej nierówny, ale Finn prze do przodu. Zaliczył już 45 metrów. Każda prosta liczy po 15 metrów. Dorównał Kurasiowi i idzie dalej, chociaż widać już ubytek sił. Czy pokona Bergmanisa? Wydaje się, że tak. Tak, na pewno. Pokona Bergmanisa. Świetnie poszedł Virtanen. Co mistrz, to mistrz. 74 metry i 40 centymetrów. Prawie o 4 metry dalej od Łotysza i zdecydowane prowadzenie w tej konkurencji. Nic dziwnego, że bardzo jest z siebie zadowolony. Pozostało jeszcze 3 zawodników, wśród nich polski siłacz Jarosław Dymek. Oto Niemiec Martin Mur, też zaliczany do światowej czołówki. Kibicom pewnie trudno go poznać, bo zgolił brodę i wąsy. Ruszył. Czy da sobie radę z tym nietypowym podłożem? Plusowa temperatura sprawia, że śnieg zwieziony ciężarówkami spod słowackiej granicy coraz szybciej topnieje. Na razie Martin bez problemu pokonał 15 metrów. 30 metrów w równym tempie. Chyba tak, chyba już pierwsze kłopoty Niemca, ale 45 metrów zaliczył. 2 lata temu na słonecznych Hawajach był 4. w finale Pucharu Świata. Teraz pod skocznią Skalite to chyba końcówka marszu. Będzie 60 metrów? Tak,
60 metrów. Mało brakowało, a potknąłby się o walizki. Mógłby odnieść kontuzję, ale na szczęście wybrnął z opresji. Zadowolony Martin Moore. I ten charakterystyczny szpagat to jego znak firmowy. 60 metrów i 40 centymetrów to w tej chwili trzeci wynik. Pokonał Niemiec Irka Kurasia i jak widać zachował sporo sił. Pozostała nam dwójka zawodników. Popatrzmy na Ukraińca Wasyla Virastiuka. Demoniczny wzrok trochę przypomina aktora Domogarowa. No to zaczynaj waść, panie Bohun. Walizki w dłoniach. Bardzo szybko rozpoczął. Bez respektu dla ciężaru i utytułowanych rywali. Virastiuk to debiutant w tak poważnych zawodach, ale spacer farmera należy do ulubionych konkurencji tego 26-letniego mieszkańca Lwowa. 30 metrów za nim może stawia trochę za duże kroki. To grozi poślizgnięciem. 45 metrów i bez oznak kryzysu mistrza z Ukrainy. Tak zaczęły się teraz problemy, ale chyba dojdzie do 60 metra. Czy wyprzedzi Martina Moore'a? Chyba tak. Jaki rezultat? Trzeci rezultat do tej pory. 61 metrów 55 centymetrów. Brawa dla Wasyla Virastiuka. To było udane otwarcie występów wśród światowej elity. Pozostał jeszcze Jarosław Dymek. Absolutnie najlepszy polski zawodnik poprzedniego sezonu. Od 3 lat w czołówce strongmanów nie tylko w Europie. Na otwarcie sezonu 2001 pokonał w Sopocie całą plejadę zagranicznych gwiazd, w tym Janę Virtanena. Dźwignął 240 kg i ruszył. Jeśli chce wygrać, musi przejść ponad 75,5 metra. 30 metrów pokonał w świetnym tempie. Oby się tylko nie potknął w tym pędzie. Za chwilę kolejny nawrót i 45 metrów. Ach, jaka napięta twarz Dymka, jaka wola walki. Będzie 60 metrów, jeszcze dwa i wyjdzie na trzecie miejsce. Jest trzeci. Czy pewne trzecie miejsce Dymka? Oto jego rezultat. 65 metrów i 65 centymetrów. Porażka z Virtanenem nie jest niespodzianką, ale Bergmanis chyba zaskoczył Polaka. Oto wyniki spaceru farmera. Virtanen i Bergmanis wyraźnie z przodu. Kurasiowi zabrakło 1,5 metra do czwartej lokaty i punktacja. 2 punkty straty Jarka Dymka do lidera. Słabe otwarcie Kanadyjczyka Girarda. Po pierwszej konkurencji prowadzi Janne Virtanen z Finlandii. Czy pani jadła dzisiaj śniadanie? Nie. A pani? Jadłam. Duże czy małe? Małe. Czyli co pani zjadła? 2 kanapki z serem. To nieźle, a dowiedziałem się, to jest wiadomość z pierwszej ręki, taki zawodnik, uczestnik dzisiejszych zawodów, żeby się najeść na obiad, żeby dostarczyć odpowiednią ilość białka, to uwaga, idzie do sklepu i kupuje 8 piersi z kurczaka, do tego kilogram ryżu i wtedy dopiero jest najedzony. Ile ważysz? 52 kilo. A ty ile? 50 kilo. 50, no jesteście w czwórkę, to 200 kg. Za chwilę panie zaproszę do sań i z saniami będą ważyły całą tonę. I uwaga, każdy z zawodników musi przeciągnąć sanie w jak najkrótszym czasie. Czy to się uda? Za chwilę to zobaczymy. Od teraz zawodnicy z najsłabszym wynikiem będą startować jako pierwsi. Raimonds Bergmanis, rewelacja pierwszej konkurencji, bardzo skupiony, dokładnie naciąga linę. Przed chwilą startował w tej konkurencji Jarek Dymek, uzyskał rewelacyjny wynik. Przeciągnął sanie w niespełna 14 sekund. Martin Moore miał 16,2 sekundy. Ruszyły stopery. W tej konkurencji ważne jest, by utrzymywać napiętą linę, by nie pozwolić stanąć saniom. A jak się ma zasłonięte oczy, to nie takie łatwe zadanie. Za chwilę meta. Ładnie to zrobił Bergmanis. Trzymał tempo, ale nie udało mu się pokonać Jarka Dymka. Wynik Łotysza 16,37 sekundy. Przegrał także z Niemcem Murem. A Ireneusz Kuraś z wynikiem niespełna 18 sekund jest w tej chwili na czwartej pozycji. Pozostał jeszcze lider Janne Virtanen. Sanie to dla niego nie pierwszy zna. Nie tylko dlatego, że mieszka w Finlandii. Mocno szarpnął, łatwo oderwał płozy sań od śniegu. Rytmiczne ruchy ramion. Może być dobry czas. Jednak chyba nie tak szybko jak Dymek. Kilka metrów do mety. Meta. Jaki wynik pokazały stopery?
Nie, nie najlepszy. Czas Virtanena to 16,83 sekundy. Gorzej od Bergmanisa, gorzej od Martina Mura, no i co najważniejsze, gorzej od Jarosława Dymka. Popatrzmy na wyniki. Triumf Dymka, piąta lokata Kurasia, zupełnie nie poradził sobie Holender Hams. A po dwóch konkurencjach tłok w czołówce, na czele Jarek Dymek. Proszę Państwa, to jedna z naprawdę najtrudniejszych konkurencji. Tutaj w środku ukryte są dwa worki, z których każdy waży co najmniej 100 kg. Plus ta cała konstrukcja to dodatkowe kilkadziesiąt. Rekordziści podnoszą to powyżej 20 razy. Czy ja chociaż oderwę to na chwilę od tego, od tej podstawy? Spróbujemy. Jak sami widzieliście, nie jest to taka łatwa rzecz, po prostu dramat. Najlepsi w tej konkurencji wyciskają te 130 kg ponad 20 razy, czyli podnoszą ciężar ponad 2,5 tony. W Szczyrku dokładnie taki wynik osiągnął dotychczasowy outsider Jarno Hams z Holandii, ale jeszcze lepiej spisał się Kanadyjczyk Igor Girard. 27 powtórzeń. Na drugiej pozycji jest na razie Irek Kuraś. Dźwignął beczkę 22 razy, zaś wielki Janne Virtanen zrobił to tylko 18 razy. Co pokaże w tej konkurencji Martin Mur? Po dwóch konkurencjach ma tylko 3 punkty straty do Jarka Dymka, którego zobaczymy po zawodniku z Niemiec. Wystartował. Dwa razy beczka w górze. Trzy. Cztery podniesienia. Oj, i już koniec? To ogromna niespodzianka. Najsłabsi, Bergmanis i Virastiuk, zrobili to 17 razy, a w przypadku Mura to zupełna klęska. Wyraźnie zdenerwowany jest Niemiec. Ale tak bywa w tym sporcie. Pozostał lider po dwóch konkurencjach, Jarosław Dymek. Wyciskanie na barki to jedna z jego koronnych konkurencji, ale Igor Girard bardzo wyśrubował wynik. Przypomnijmy, 27 podniesień po 130 kg. Trzymajmy kciuki za Polaka. Niezłe tempo. 4. 5 razy. Świetne tempo. Posłuchajmy, jak liczy publiczność. 2000 kibiców pod skocznią Skalite w Szczyrku. 10, 12, 13, 14, 15, 16. Bardzo dobrze. Będzie 20 powtórzeń? Tak jest. 20 powtórzeń. 23 próby. Wyprzedził Irka Kurasia. Jest 24 raz i wystarczy. Brawo, Jarek. Druga pozycja. Ale Girard okazał się dziś wprost niesamowity. Ważne jednak, że słabo wypadli najgroźniejsi konkurenci. Virtanen i Bergmanis. Spójrzmy na wyniki. Tylko Kanadyjczyk lepszy od dwójki Polaków. Na półmetku zawodów Dymek ma aż 4 punkty przewagi nad Virtanenem. Kuraś na czwartym miejscu, ex aequo z Girardem. Ta konkurencja, która za chwilę się rozpocznie, nazywa się Wesoły Traktorzysta. Chociaż nie wyobrażam sobie żadnego traktorzysty, zwłaszcza jego uśmiechu, kiedy miałby zmieniać taką właśnie oponę. Ma 1,80 m wysokości i uwaga, waży całe 360 kg. A jeśli myślicie, że trzeba ją tylko toczyć, co wydaje się rzeczą łatwą, to absolutnie nie jest prawdą. Trzeba ją przewracać cały czas, aż osiągnie się linię mety. Kto zdobędzie kolejne punkty, za chwilę to zobaczymy. Jarno Hams założył na buty specjalne raki, ale niewiele mu to pomogło. Nie dał rady obrócić opony regulaminowe 5 razy. Oprócz butów trzeba mieć odpowiednio duże łapki. Dokładne przygotowanie terenu, zrytego przez potężną oponę. I za chwilę w szranki wejdzie Ireneusz Kuraś. Startujący przed nim Niemiec Martin Mur uzyskał czas 44 sekundy. Bergmanis aż 54 sekundy. Wystartował Irek. Na razie walka o uchwyt. Jakie to trudne, przekonał się Ukrainiec Virastiuk, w regulaminowym czasie wykonując ledwie 2 obroty. Kuraś także zaczyna mieć kłopoty.
Dwa obroty w 16 sekund, całkiem nieźle, ale kilka minut temu fenomenalnie poradził sobie Janne Virtanen, wykonując 5 obrotów opony w czasie poniżej 30 sekund. Jeszcze raz musi Irek podnieść tę wielką oponę, te śliskie 350 kg. Jakże trudno uchwycić ten ogromny bieżnik. Wreszcie. Zmieścił się Polak w czasie, ale to rezultat dużo słabszy od Virtanena, a nawet Mura. 51,77 sekundy. Lepiej od Bergmanisa, Hamsa i Virastiuka. Może być z siebie zadowolony Irek Kuraś. Odrobi kolejny punkt do Łotysza. Gotowy jest już Jarosław Dymek. Czy zdoła odpowiedzieć na świetny występ fińskiego rywala? Zejść poniżej 30 sekund. Chyba trochę stracił na starcie. Publiczność dopinguje 2000 kibiców. Znów kłopoty z uchwytem, a latem na suchym asfalcie to zupełnie inna zabawa. Jeszcze jeden obrót. Czas płynie. Virtanena chyba nie pokona. Ale daje sobie radę. Ładnie podniósł. Znalazł bardziej suche miejsce. Koniec. Koniec. Zmęczony Jarek Dymek, ale zadowolony. To na pewno drugi wynik po Virtanenie. Dokładnie ile? 41,61 sekundy. Teraz trzeba poczekać na to, co pokaże Kanadyjczyk Igor Girard. Gość zza oceanu, pierwsze ciężarki do ćwiczeń dostał od ojca na swoje 5. urodziny. A dziś w Szczyrku, po słabym początku, coraz lepiej sobie daje radę. Popatrzmy. Dobrze, nieźle sobie radzi Girard. Ale poczekajmy na następne obroty. Nie ślizga się po mokrym śniegu Kanadyjczyk. Ma takie piłkarskie buty z kołkami. Widać, że bardzo mu pomagają. Czekamy. Ach, troszkę odjechała opona i stracił parę sekund. No, ma drobne kłopoty. Na stoperach minęło 38 sekund. Czy pokona Dymka? Co pokazał stoper Jana Łuki? Publiczność zadowolona. Z pamiątki z zawodów, ale czeka głównie na wynik Kanadyjczyka. 41,21 sekundy. Jednak Girard lepszy od naszego rodaka. O 0,2 sekundy. No i to oznacza, że Jarek Dymek traci do goniącego go Virtanena nie jeden, ale dwa punkty. Dokładne wyniki. Kuraś na swoim 5. miejscu, Holender i Ukrainiec nie ukończyli konkurencji. A po 4 konkurencjach przewaga Dymka stopniała do 2 punktów. Kuraś ma szansę na 4. lokatę. Jeszcze 3 lata temu pan Jan Łuka był czynnym zawodnikiem. Podczas dzisiejszych zawodów był sędzią. Panie Janie, kto należy do pana faworytów? Do faworytów należy Dymek i Virtanen. Zobaczymy, jak się zawody zakończą, kto wtedy wygra. Ja myślę, że tu będzie bardzo ostra walka. Właśnie, dużo zależy dzisiaj od szczęścia, bo czasem włoży się nogę w jakąś dziurę śnieżną i zaczyna właśnie, być dramat. Właśnie tak, ma pan rację. Po prostu tutaj siła jest ważna, spryt ważny, ale szczęścia tu jest po prostu 30%. Noga wpadnie, poślinie się i już tak jeden zawodnik zrobił na początku. A z pana szczęściem i z pana sprytem, które miejsce by pan zajął w stawce? No ja myślę, że tak w tej stawce, jak po przygotowaniu gdzieś w środku, to 4., 5. miejsce. Rozumiem, że pan ćwiczy i to ciężko. Tak, w tej chwili jestem w treningu, no mogę się pochwalić, jakie mam osiągnięcia. Wielokrotny mistrz Polski, 18 tu w mistrza Polski rzędu, mistrz świata w wyciskaniu. To ile pan wycisnął? Najwięcej wycisnąłem, to był rekord świata w grupie powyżej 40 lat. Dokładnie 222,5 kg. A teraz 290. Ponoć czeka pan na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Tak, mam w tej chwili już wysłane i ustanowiony rekord Guinnessa. To jest podciąganie z obciążeniem na drążku. Na pasie wisi ciężar 100 kg i 70 deko i z tym trzeba się podciągnąć do pełnego podniesienia, aż broda na drążek wyjdzie. Panie Janie, to zdrowia panu życzę i takiej świetnej formy. Za chwilę kolejna konkurencja, ściana płaczu. Rzeczywiście niektórzy waga będą... Płaczu. Jak? Waga płaczu do góry. Waga płaczu, waga płaczu, ściana płaczu. Ważne, że ciężka jest to konkurencja. Tak, bardzo ciężka i tu są tak zwane bardzo dziwne miny, bo to zawodnik chce jak najwięcej wytrzymać, a tu jest po prostu ruch statyczny i jest bardzo przyjemna i ładna konkurencja. Obejrzyjmy ją. Chyba jednak nie wszyscy podzielają zdanie Jana Łuki, że to przyjemna konkurencja.
Zobaczymy, jak poradzi sobie Jarosław Dymek. Zwykle dobrze dawał sobie radę z wagą płaczu. Może uda się więc znowu powiększyć dystans? Nad rywalem z Finlandii bardzo skupiony jest siłacz z Malborka. Gwizdek sędziego, ruszyły stopery. Dobrze, że nie rozhuśtały się za bardzo te 15-kilogramowe ciężarki, bo to oznacza utratę wielu sił na samym początku. Spokojna twarz Jarka, jak zwykle wsłuchany w siebie. Minęło 18 sekund. Drugi z naszych zawodników, Irek Kuraś, wytrzymał ponad 46 sekund i na razie jest liderem. Jego najgroźniejszy rywal, Martin Mur, słabiutko, tylko 22 sekundy. Ile minęło? 30 sekund. Lekki kryzys. Za szybko. Za szybko nastąpił koniec tej walki. To ogromna niespodzianka. Zdziwiony jest nawet sam Dymek. Czas 37,11 sekundy. Słaby czas. Spore straty poniesie lider w tej konkurencji. Chyba, że i Wiltanenowi się nie powiedzie. Na szczęście Polak minimalnie o 30 sekundy lepszy od Holendra Hamsa, bo straty byłyby jeszcze większe. Poczekajmy, co pokaże rozkręcający się z konkurencji na konkurencję Hugo Girard. Ulubieniec publiczności, główny wodzirej imprezy w Szczyrku. Lubią go tutaj. Trudno się dziwić. Ostatnie przygotowania. Już skupiony. Musi udowodnić, że jest nie tylko mocny w zabawie. No właśnie, chyba za mało skoncentrowany Kanadyjczyk. Za duża energia go rozpiera. I dopiero teraz ruszyły stopery. Po zajęciu regulaminowej pozycji. Ciekawe, czy odbije się to na wyniku. Ale przecież on w grudniu pobił rekord świata, trzymając w wyprostowanych ramionach ciężar 25 kg przez ponad 1,5 minuty. Tak, szybko kryzys. To dopiero 20 sekund, a może to efekt tej huśtawki na początku. Czekamy. Tak, teraz jest ta widowiskowość, o której mówił Jan Łuka. Ależ pięknie walczył Girard. Mimo to mina raczej niepewna. Krócej trzymał ciężar od Kurasia. Przy okazji brawa dla Irka. 41,93 sekundy. Kolejny zawodnik lepszy od Dymka, który spada na 6. miejsce. A my będziemy czekali, co pokaże za chwilę Janne Virtanen. Fiński siłacz także rozkręca się z konkurencji na konkurencję. On kończy wagę płaczu. Zna rezultat Jarka Dymka, zna wynik Kurasia i będzie chciał nadrobić sporo punktów i wyjść na prowadzenie. Zachwiały się ciężarki, ale Virtanen mocno stoi. Mocno stoi. W namiocie zawodnicy oglądają przebieg konkurencji. Ile czasu minęło? 0,5 minuty, a Virtanen jest świeżutki, jakby dopiero co zaczął. Jeśli nie dopadnie go jakiś nagły kryzys, jak Dymka, to wygra. Wygra zdecydowanie. Już jest lepszy od Girarda. Zaraz pokona Kurasia. Wygra? Wszystko wskazuje na to, że tak. Wygrał Virtanen. Wyraźnie wygrał. Nie bawił się w minimalne pokonanie Kurasia. Pokazał, że jest bardzo mocny. To także walka psychologiczna. Bezlitośnie wykorzystał pech Jarka Dymka. Popatrzmy. Lider dopiero 7. Znakomity wynik Kurasia. Fatalny Martina Mura. Przed ostatnią konkurencją Virtanen aż o 4 punkty przed Dymkiem. Awans Kurasia na 4. lokatę o 1 punkt za Girardem. Ta Cekol Strongman. Jarek Dymek stracił prowadzenie i faworyt Finn Janne Virtanen wyprzedza go aż o 4 punkty. Już za chwilę ostatnia konkurencja, tak zwana konkurencja wiązana. Trzeba wykazać się nieprawdopodobną siłą. Siedzę na workach. Każdy worek, proszę, 100 kg. Trzeba te worki wrzucić do tych sań. Uwaga, a jeszcze wcześniej przenieść w okolice sań specjalne kowadło, które waży 180 kg. I potem te sań.
przeciągnąć na odległość kilkudziesięciu metrów. Oczywiście zwycięzca wygrywa. A co będzie najważniejsze? Czy tężyzna fizyczna, czy wielkość mięśni? Na przykład, o, warto wspomnieć, Arnold Schwarzenegger ma obwód bicepsa 56 cm, a Irek Kuraś ma tych centymetrów 58 obwodu bicepsa. Wziąłem tutaj metr krawiecki, proszę, a 58 cm wygląda... Tak, właśnie, gdzie jest to 58? Jest. Gdzie jest to 58? Zaplątało mi się trochę. Jeszcze. Jest. To dokładnie tyle wynosi obwód bicepsa Irka Kurasia. Czy to będzie decydujące? Zobaczymy. Ireneusz Kuraś uważnie studiuje punktację. Jeśli po udanej wadze płaczu teraz wyprzedziłby Kanadyjczyka Girarda o dwa miejsca, trafiłby na najniższy stopień podium. Tę ostatnią konkurencję zaczyna ostatni w klasyfikacji ogólnej Holender Jarno Hams. To raczej niemiła niespodzianka i dla samego zawodnika, i dla fachowców. Teraz także trudno mu będzie odmienić los, bo w końcówce zawodów wszyscy są już bardzo zmęczeni. Słyszeliśmy bojowy okrzyk i Holender na trasie. Dobrze poradził sobie z kowadłem. Teraz worki. Trochę za słaby uchwyt. Worki są chyba śliskie. Jeszcze jeden worek. Minęło niespełna 30 sekund i teraz tylko trzeba pociągnąć te 300-kilogramowe sanie. Nie założył raków, Jarno Harms. I chyba zaprzepaścił szansę na dobre pożegnanie z polską publicznością. A widać wyraźnie, że diabeł, jak to się mówi, tkwi w szczegółach. Inni będą chyba mądrzejsi i założą raki. Albo jakieś inne lepsze obuwie. Koniec męczarni Holendra. Nie dokończył konkurencji. Sędziowie zaliczyli mu jedynie przeszło 3 metry przeciągania sań. Nie będzie mile wspominał swojego startu w Polsce. Za to ciekawe, jakie wspomnienia wywiezie debiutant Wasyl Wirastiuk z Ukrainy. Zaczął nieźle, potem chyba zabrakło doświadczenia. Szefowie Federacji Strongman wierzą jednak, że siłacze zza naszej wschodniej granicy będą w szybkim tempie doszlusowywać do najlepszych. Wystartował Wirastiuk. I od razu kłopoty z uchwytem tego 200-kilogramowego kowadła, z ułożeniem nóg. Z workami idzie mu chyba łatwiej. Tak, coraz lepiej, ale widać, że ma problemy techniczne. Przed zawodami szef Strongman Polska Cezary Wołotko został wiceprezesem Światowej Federacji. Zapowiedział, że podzieli się z Ukraińcami, Łotyszami i Litwinami swoimi doświadczeniami organizacyjnymi w tej dyscyplinie. Wróćmy jednak do Wirastiuka. Założył piłkarskie korki, ale i tak ten śnieg jest dla niego za śliski. Czy inni poradzą sobie z tym problemem? Nie. Oj, chyba niełatwo. Ale i on łatwo się nie podda. Zostało kilka metrów. Tak, to naprawdę wyczerpujące zawody. Za nimi kilka godzin walki z ciężarami. Przerzucili w tym czasie około 10 ton. Nic dziwnego, że w końcówce brakuje sił. Wreszcie koniec. Koniec. Podobnie jak Holender Hams, Wirastiuk nie dokończył tej konkurencji. Sędziowie zaliczyli mu około 7 metrów przeciągania sań. Ale reprezentant Niemiec też nie może być z siebie zadowolony. Może zachował tyle sił, aby pokazać klasę przynajmniej w końcówce imprezy? Zobaczmy. Nieźle, szybciutko, zupełnie nie przeszkadza mu kowadło. Świetnie. I jakże szybko radzi sobie z workami. Bardzo dobrze. Minęły 24 sekundy. Martin jest na razie zdecydowanie najszybszy. Buty ma zwyczajne, ale popatrzmy na technikę ciągnięcia. Tak wykonuje się tę próbę na suchym asfalcie, ale można i na śniegu. No brawo! Brawo, Martin!
Oto co znaczy doświadczenie i spryt. Nawet buty nie przeszkodziły. Będzie z pewnością dobry czas. Tak jest, 47,18 sekundy. Koniec marzeń Virastiuka o wyprzedzeniu Niemca. Mur ma jednak aż 4,5 punktu straty do Łotysza Bergmanisa i tylko teoretyczne szanse na wyprzedzenie rywala. Igor Girard w skupieniu ogląda pole walki. Jest tylko o punkt przed Kurasiem. Ale najpierw obejrzymy Raimondsa Bergmanisa. Z Łotwy wygląda na bardzo zdeterminowanego, ale i na zdenerwowanego dobrą postawą Niemca. Ruszył Bergmanis. Szybko. Dobrze. Latem w Gdyni był nieco zagubiony, teraz nabrał doświadczenia. Łotysze bardzo chcą zorganizować u siebie Puchar Świata. I nadspodziewanie łatwo radzi sobie z workami. Popatrzcie państwo na jego buty piłkarskie. Jak dotąd świetnie mu idzie. Tylko 23 sekundy szybciej od Niemca. Naśladuje jego technikę ciągnięcia, ale no właśnie. Za ślisko było w tym miejscu. Ma kłopoty z oderwaniem sań od śniegu Bergmanis. Ruszył. Stracił bardzo dużo sekund. Może nawet mieć problemy z zachowaniem piątego miejsca w klasyfikacji generalnej. Stop. Przejechały sanie linię mety. Tak dobrze zaczął Bergmanis, a potem ten fatalny poślizg przy odrywaniu sań od śniegu. Jednak trochę loteryjna jest ta konkurencja. Poranione dłonie, no może jakaś kontuzja nadgarstka? Na szczęście to już koniec zmagań dla Łotysza, byłego ciężarowca, który kilka lat temu był nawet drugi w Pucharze Europy w tej dyscyplinie. Czas Bergmanisa 68,50 sekundy, a my czekamy na start Ireneusza Kurasia. Irek ma o co walczyć. Jest tylko o jeden punkt od podium. Czy będzie w stanie pokonać świetnego Kanadyjczyka Girarda? Przekonamy się za kilkadziesiąt sekund. Może mniej niż minutę. Ruszył Kuraś. Trzymajmy kciuki. No niestety. Niestety zbyt nerwowo, ale może nadrobi te sekundy przy załadunku worków. Zawsze był w tym szybki. Tak. Tak jest. Dobry międzyczas. 23 sekundy jak Bergmanis. Ale Irek chyba założył zwykłe sportowe buty. Czy to się nie zemści? Niestety. Niestety tak. Jak ślisko jest tu na starcie do Kulibu. Szkoda. Miał już dobry rytm. Ambitny. Ogromna ambicja, ale jednak to już chyba koniec marzeń. Koniec marzeń o dobrej pozycji. Jeszcze kilkadziesiąt centymetrów. Nie do wiary, że ta meta jest tak blisko i jednocześnie tak daleko. Szkoda. A przecież stare przysłowie mówi coś o pokazaniu, gdzie raki zimują. Mówi o tych kolcach na buty. Strasznie wyczerpany Irek Kuraś. Czas 80,16 sekundy. Zapowiadało się zupełnie inaczej. Może jednak nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Może Kanadyjczyk nie będzie taki bezbłędny. Patrzy na to spokojnie Igor Girard, a Irek Kuraś ciągle nie może dojść do siebie. Teraz dokładnie widać, ile kosztuje to pozornie swobodne żonglowanie ogromnymi ciężarami. Igor Girard wystartował. O, drobny błąd. On także bardzo się śpieszy. Początek walki Kurasia musiał zrobić na nim wrażenie. Dość wolno idzie mu z tymi workami. Może Polak ma jeszcze szansę. Drugi wor. Jeszcze jeden worek. Minęło 30 sekund. W tym momencie jest wolniejszy od Kurasia. Teraz decydujące starcie. No właśnie. No właśnie, buty decydują.
Piorunujący finisz Kanadyjczyka pozbawił złudzeń naszego zawodnika, ale jednak czas Girarda 49,37 sekundy jest o 1,5 sekundy gorszy od wyniku Martina Mura. Janne Virtanen jakby zaniepokojony dyskutuje o czymś z Holendrem Hamsem. Tymczasem już gotowy jest Jarosław Dymek. Jarku, powodzenia. Trzymajmy kciuki. Wystartował. Szybko. Szybko. Bieg z kowadłem to tylko 200 kg. Inaczej niż inni radzi sobie z workami, krótsza droga biegania zarabia sekundy. Ostatni worek. Jaki czas? Minęło 26 sekund. Jarek nie założył raków. Czyżby był bez szans? Nie, świetny start. Jak on to robi, że się nie ślizga? Jak on to robi? Dobry czas będzie. Czas Dymka. Rewelacyjny. 41,66 sekundy. Najlepszy do tej pory. Wysoko postawił poprzeczkę Virtanenowi, ale te 4 punkty straty to jednak dużo. Tymczasem Finn jak zwykle dba o szczegóły. On zawsze ustawia worki tak, by łatwiej było je chwytać. To dozwolony manewr. I tak od razu. Pierwszy albo drugi? Drugi. Czy to jest pewne? Nie wierzysz w siebie teraz już? Znam mojego przeciwnika, który już wszystkie 3 miejsca osiągał na Mistrzostwach Świata. Był pierwszy, drugi, trzeci. Ale przecież o wszystkim teraz decyduje ten start. Jak rozpędzić sanie, żeby zaczęły jechać? Trzeba szarpnąć na początku. Myślę, że on jest dobrym obserwatorem i zrobi to samo. Jak się teraz czujesz? Strasznie jestem zmęczony. Jezu, czy drugie miejsce to już jest szczyt marzeń? W tego typu imprezie jest to bardzo dobre miejsce, bo startowaliśmy z tego samego pułapu. Nikt nie znał konkurencji. Pogoda nam spłatała figla. Więc wygrałem dzisiaj z zawodnikiem piątym i szóstym na Mistrzostwach Świata. Więc to jest dobry wynik. To co, przynajmniej optymistycznie należy patrzeć na lato. Latem będzie lepiej. Oby, oby. Mniejsza loteria. Mniejsza loteria, bo mniej śniegu. Dobra, gdzie będziesz teraz obserwował zawodnika? Tu w monitorze, czy wyjdziesz na zewnątrz? W monitorze, nie jestem w stanie stać na nogach. Muszę siedzieć. Przepraszam. To możemy tylko spekulować, co by się wydarzyło, gdyby Jarku Giwanek... Już niedługo wszystko będzie jasne. Jeszcze chwila koncentracji czempiona z Finlandii. I start. Znakomita technika. Żadnego zachwiania. Minęło 8 sekund. I ostatni worek. 21 sekund na tym fragmencie trasy najszybszy ze wszystkich. Ach, teraz drobne kłopoty, ale nic nie odbierze mu już sukcesu w Szczyrku. Już meta. Jaki czas Virtanena? 41,53 sekundy, zaledwie o 13 setnych lepiej od Jarosława Dymka. Mimo to cień niepewności na twarzy Fina. Ciekawe, chyba chodzi mu o zwycięstwo w tej ostatniej konkurencji, bo całe zawody wygrał na pewno. Tak, tak, teraz już wie. Oto wyniki ostatniej konkurencji. Dymek drugi, Kuraś szósty, a w końcowej klasyfikacji Janne Virtanen przed Jarkiem Dymkiem. Bardzo dobre czwarte miejsce Irka Kurasia. To były dobre, emocjonujące zawody. Pierwsze z tegorocznej serii zmagań o Puchar Świata. Trzecie miejsce Igor Girard, Kanada, ulubieniec publiczności. Showman pokazał, jak się można bawić na zawodach. Druga lokata dla Polaka Jarosława Dymka, absolwenta gdańskiego AWF-u, który zapewne liczył na więcej. Bezapelacyjny zwycięzca Finn Janne Virtanen otrzymuje puchar oraz 2,5 tysiąca dolarów.
Proszę Państwa, i tak, stało się. Trójka najlepszych za chwilę na podium. No, podium nie ma, ale będą odbierać puchary. A jeśli chcecie oglądać najsilniejszych w akcji, to pamiętajcie, od kwietnia spotykamy się co tydzień. I tak przez całe wakacje i jeszcze dalej. Bądźcie więc razem z nami. A teraz proszę, kibice śpiewają 100 lat naszemu zawodnikowi. Czy to nie jest piękne? Warto więc oglądać siłaczy, czego Wam życzę z całego serca. Trzymajcie z nami, oglądajcie nas.